W tym roku udało nam się zakończyć remont ulicy Długiej. Mówię zakończyć i w tym roku, dlatego że w zeszłym roku wybudowaliśmy, czy też wymieniliśmy ciąg pieszy wzdłuż całej ulicy, a w tym roku wymieniliśmy nawierzchnię. No, ona była w takim bardzo nieciekawym stanie. W tej chwili wszystko jest ok. Zadanie kosztowało 225 tysięcy złotych. Zostało wykonane przez firmę Tuga. I myślę, że będzie fajnie służyć mieszkańcom. Podziękowania dla radnych, którzy zgodzili się na przeznaczenie pieniędzy na tą ulicę. Szczególnie dla Pawła Zawidnińskiego, który jest tutaj, jakby to jest jego teren. Myślę, że jest to jedna z wielu inwestycji, które jeszcze w mieście będą w tym roku i w przyszłych latach robione, a jeśli chodzi o ten obszar, rozpoczynamy przygotowywanie dokumentacji na ulicę Bursztynową. Pamiętajcie, gmina buduje dla Was.